Geneza spotkań cieślarów na szczycie jest dość ciekawa, bowiem w tym roku mamy 13. edycję. No i Karol Cieślar, mój kolega szkolny z podstawówki, podszedł do mnie i mówi: Heniu, wiesz, mam taki pomysł, trzeba byłoby zrobić jakieś spotkanie cieślarów. Jest nas dużo w Nytku, w okolicy, w Wiśle jeszcze więcej. No, co sądzisz o tym takim pomyśle? Ja się zastanowiłem i mówię: Karol, chyba trafiłeś w dziesiątkę. Robimy to. Pierwsze spotkanie zainteresowaliśmy fantastycznych ludzi w Wiśle. Bolek Cieślar, Andrzej Cieślar z Brelnej, Grażyna Pruska. I to był trzon organizacyjny. No i wziął patronat nad całą tą imprezą burmistrz Wisły Tomasz Bujok, za co jesteśmy wdzięczni i oczywiście dziękujemy. No i tak poszło. Pierwsze spotkanie było już na tym szczycie Góry Cieślar, 920 metrów. Przyszło ponad 300 osób. No i od tego czasu spotykamy się corocznie. Była jedna przerwa covidowa i to naprawdę jest bardzo takie ciekawe, rodzinne spotkanie. Nie tylko cieślarowe, ale jak nazwa głosi, i tych, którzy nas mają radzi. W tym roku zaczynamy tradycyjnie o 12. Na trąbitach zagrają powitanie tego spotkania. Góralska kapela będzie przygrywać. Będą spotkania, przeciąganie liny, zabawy dla dzieci, wpis do księgi pamiątkowej, wspólne zdjęcie z różnych ujęć. Strażacy będą pokazywać z Jawornika. Jesteśmy zaprzyjaźnieni z tą Ochotniczą Strażą Pożarną z Jawornika. Będą pokazywać swoje umiejętności. I tak się to będzie wszystko kręcić. Oczywiście bogata kuchnia. Moje Towarzystwo Beskidzkich Kucharzy zapewnia tam catering. Andrzej, jak już powiedziałem, cieślar z Brennej, piecze placki. No i oczywiście miejscowi cieślarowie, cieślarówki, którzy są właścicielami tych ziem tam na szczycie, mają oczywiście też swój bufet, swoje kołacze i wypieki. W kwestii organizacyjnych to czasem bywa różnie, bo ludzie chcą jeść, ludzie chcą wypić, a trzeba te wszystkie wiktuały dostarczyć na ten szczyt, prawda? No 920 metrów jakby nie było. Kiedyś jeździliśmy ciężarowym samochodem przez Polskę, ale to się zrobiło kosztowne. Poza tym ten ostatni odcinek na Górę Cieślar, powódź tak rozmyła, że tam są takie kamienie, że nawet ciężarówka ma problem. Później odkryliśmy, że idzie wjechać z Nytku, choć ten ostatni odcinek na Wielki Soszów, bo przez Wielki Soszów trzeba jechać, jest też bardzo trudny, bo to jest taka droga między drzewami. No i pamiętam jedną sytuację, taką zabawną, choć wtedy to nie było zabawne. Najtrudniejszy odcinek jest taka wyłożona betonowymi płytami, droga pod górę, i to tak bardzo ostro pod górę. Nie powiem ile stopni, ale tam gdyby bez napędu na cztery koła i potężnego silnika, to się nie da wyjechać. No a jeszcze ciągnę za sobą wózek z wszystkimi akcesoriami. No i przed sobą zobaczyłem taki sztur dziewczyn na koniach. No i teraz gdybym zatrzymał się w tej górce, no to poszłoby wszystko w las. No to jadę i trąbię trochę, konie się płoszą. No i w tym momencie musiałem jednak przyhamować trochę i jedna beczka z tyłu po prostu fiknęła, nie? Ale wyjechałem już później na takie podwyższenie. No idziemy szukać te beczki. No, na szczęście nie strulała się do Nytku, ale oparła się tam o drzewo i nie straciliśmy. Ale było dość tak adrenalinowo. Nazwisko Cieślar, jak już wspomniałem, jest bardzo popularne. Wiśle to jest, jeśli się nie mylę, 7% wszystkich mieszkańców. W Nytku też bardzo sporo. No taka ciekawostka. Chodziliśmy do podstawówki i było nas czterech cieślarów w podstawówce w jednej klasie i nikt z nikim nie był rodzina. Czyli naprawdę cieślarów jest sporo. Ja się wywodzę z Gazdów Nydeckich. Było ich przed I wojną światową trzech w Nytku. Byli Gadzicowie, Szymeczkowie, zresztą
dziadkowie od Józka Szymeczka i byli milerscy. Ja pochodzę z Milerskich i przez mamę, która wyszła za Cieślara z Bystrzycy, otrzymałem nazwisko Cieślar. No i mama na swoje 70 lat dała zrobić i badała, jeździła po archiwach w Opawie i nie tylko, i dała zrobić drzewo genealogiczne nasze rodu Milerskich, które sięga do XVIII wieku. Nadal mój młodszy syn, jakby teraz młodszy gazda, bo ja jestem za gazdę seniora, gospodarzy w Nytku, no i tam wywodzi się nasz ród i tam to chyba zostanie.